Mamy daną funkcję, no, którą nazwiemy naszą ulubioną literką dla funkcji f. Wartość funkcji f w punkcie x no, jest dana takim ułamkiem. W liczniku jest 2x plus 5, a w mianowniku jest 4 minus 3x. Ta funkcja f to jest przykład funkcji wymiernej, czyli ilorazu dwóch wielomianów. No, a dokładniej, ponieważ mamy wielomiany pierwszego stopnia, to jest taka szczególna funkcja wymierna zwana homografią. No ale może teraz nie jest to w tej chwili tak bardzo ważne, jak ona się nazywa, natomiast naszym celem jest znalezienie funkcji odwrotnej. Czy taka funkcja istnieje, no i jaki jest jej wzór. I teraz zachęcam do przerwania oglądania tego filmu i próby samodzielnego rozwiązania tego zadania. Dobrze, zacznijmy może od przypomnienia, co to jest funkcja odwrotna. Czyli co? Funkcja w ogóle to jest co? To mamy pewien koszyk argumentów, który nazywamy dziedziną. Prawda? To jest dziedzina funkcji, może nazwijmy ją x. Tutaj siedzą te nasze x. No i teraz funkcja bierze taki argument i przypisuje mu pewną wartość f od x. No i te wartości tworzą inny zbiór, na ogół zbiór liczbowy, to jest ten zbiór wartości. Dobrze, to jest ta funkcja. Teraz pytanie jest takie, czy jak znam wartość, mogę odtworzyć argument. Nie zawsze tak jest, ale jeżeli moja funkcja ma taką własność, no to wtedy to przypisanie, odtworzenie argumentu z wartości to jest właśnie funkcja odwrotna. Tak? Czyli teraz ona działa ze zbioru wartości, jej dziedziną jest zbiór wartości, który może nazwę y, mojej funkcji f, a zbiorem wartości jest dziedzina funkcji f. Prawda? Czyli idę tutaj i pytam się, czy jak mam, i potem w drugą stronę wracam do x. No dobrze, i teraz nasza funkcja f, spróbujmy zobaczyć, czy nasza funkcja f ma taką funkcję odwrotną, no i jak ona wygląda. No dobrze, dziedzina. Warto, jak mamy funkcję, to oczywiście warto dziedzinę funkcji określić, prawda? Bo funkcja to jest nie tylko wzór, ale również dziedzina. No i teraz co? To jest ułamek, wobec tego dziedzina naszej funkcji f, no to jest oczywiście zbiór tych wszystkich liczb, że ten mianownik jest różny od zera, prawda? Czyli dziedzina funkcji f to jest 4 minus 3x. No, nie może być 0, czyli muszę ze wszystkich liczb rzeczywistych wyrzucić te, dla których ułamek się zeruje. Czyli co? Czyli 4 równe 3x, czyli x równe 4 trzecie. Czyli dziedzina mojej funkcji f, dziedzina f to jest zbiór liczb rzeczywistych minus punkt 4 trzecie. No dobrze, teraz zobaczmy, czy f ma odwrotną, czyli co? Próbujemy zobaczyć, czy wartość funkcji, którą nazwiemy tutaj y, jednoznacznie wyznacza nam argument, prawda? Czyli y, czy wyznacza nam x. Czyli mamy takie równanie i z tego równania musimy próbować wyliczyć x, tak? Czy istnieje taki jeden x dla danego y. No dobrze, no to co? To mamy takie równanko, to mnożymy przez 4 minus 3x obie strony, czyli mamy co? Y razy 4 minus 3x to jest 2x plus 5. I teraz to jest równanie na x, prawda? Naszym celem jest znalezienie x z tego równania, czyli tutaj mnożymy sobie, czyli 4y minus 3xy równe 2x plus 5, tak? Teraz chcemy to rozwiązać ze względu na x, czyli tu mamy x, tu mamy x, czyli tak, x na jedną stronę, pozostałe rzeczy na drugą, czyli 5 odejmujemy od obu stron, czyli 4y minus 5, no i 3xy dodaję, czyli będzie 2x plus 3xy. No to widzę, że x tu mogę wyłączyć, prawda? Czyli 4y minus 5 to jest x razy 2 plus 3y. No i teraz pytanie, czy x mogę wyliczyć? No, prawda? No, czy dla każdego y, dla jakich y mogę? No widzę, że mogę policzyć, chciałbym podzielić przez 2 plus 3y, prawda? No ale mogę zrobić to tylko wtedy, kiedy 2 plus 3y jest różne od zera. Czyli to jednocześnie mówi mi, prawda, w ten sposób znajduję, czyli te x, dla których mogę rozwiązać to równanie, tej greki, dla których znajdę x, to mi wyznacza zbiór wartości, prawda, tej mojej funkcji f. Czyli
widzę, że musi być 2 plus 3y nie może być równe 0. Jeżeli tak jest, czyli y nie może być równe minus 2 trzecie. Czyli dla takich y-ków mogę podzielić to równanie przez 2 plus 3y i dostaję 4y minus 5 przez 2 plus 3y, to jest x. No i to jest, w ten sposób widzę, że wartość, czyli y, wyznacza mi jednoznacznie argument, czyli x. Czyli to jest wzór mojej funkcji odwrotnej, czyli f do minus pierwszej. No i teraz, ponieważ prawda, ja teraz mogę z powrotem nazwać y x-em, zamienić miejscami y z x-ami. Prawda? Jak się nazywa argument, to jest wszystko jedno, ale lubimy mieć argument x, czyli tutaj zamieniam w miejsce y, piszę x, czyli f do minus pierwszej x to jest 4x minus 5 przez 2 plus 3x, czyli to jest funkcja odwrotna do f i dziedzina f do minus pierwszej to jest to samo co zbiór wartości f-a, no i to jest wszystkie liczby rzeczywiste poza punktem minus 2 trzecie. Tak, czyli ta nasza funkcja, istnieje funkcja odwrotna do f, ona ma taką dziedzinę i dana jest takim wzorem. No i teraz można sprawdzić, że jeżeli wezmę x, prawda, policzę f, potem policzę f do minus pierwszej, to wrócę do x-a. No i prawda, okazało się, że ta funkcja jest również homografią i nie jest to przypadek, można zobaczyć, że w ogólności funkcja odwrotna do takiej funkcji homograficznej jest również funkcją homograficzną.